Halo, halo, witam wszystkich bardzo gorąco w kolejnym odcinku z Elex. Słuchajcie, to jest ten dzień. Tak, nastał ten dzień, w którym wydam moje pieniądze do zera. Dlaczego? Dlatego, że mam 20 tysięcy Elexitu, więc być może będę w stanie kupić nową zbroję u bandytów. Także dzięki wszystkim za wszystkie lajki oraz komentarze pod ostatnim odcinkiem. Jest mi bardzo, bardzo miło. Mam nadzieję, że kolejny odcinek, ten również wam się spodoba. No to co? Słuchajcie, no to wio. No to wio. Zanim pójdziemy konwertery odbijać, to zrobimy sobie tak. Zróbmy sobie tak. Ej, w ogóle Kalak został wezwany z powrotem do Lodowego Pałacu, ale to nie mam pokazane, gdzie to jest. Dobra, lecimy sobie tak. Zabijemy sobie Konrada, bo pisaliście mi, jak to zrobić. Więc faktycznie. Też to widziałem. Zanim, ciekawa sprawa, bo zanim tak naprawdę napisaliście, to również widziałem to na odcinku Dema. Nie wiem, czy on to zrobił specjalnie, czy troszeczkę przez przypadek. W każdym razie faktycznie. O, coś się zbugował plecak. W każdym razie faktycznie zrobił myk na zasadzie kradzieży. Teraz wam pokażę, o co chodzi. W ogóle czemu on jest na żółto zaznaczony? Życie to... I patrzcie, i zrobił coś takiego. Znam zbieraczy złomu, którzy szczytowaliby na sam widok tego miejsca. Musimy wyciągnąć z niego jak najwięcej zysków. Uwaga, i teraz tak, zrobimy sobie zapis. Szybki. Zdążyłem wyłączyć ten... I uwaga, i teraz tak. Widzi mnie? Złodzieju! O właśnie. I teraz on mnie zacznie atakować. No. I w sumie tak naprawdę... Nikt o niczym nie doniósł. Nikt mnie inny nie widział. Lajty. Słuchajcie, śmierć Konrada. Czy ja muszę donieść o śmierci Konrada do pana księciunia? Czy nie? Ale mimo tego, że nie jest napisane, żeby donieść, to ja do niego pójdę i mu powiem. To po pierwsze, a po drugie, tam właśnie kupimy sobie uzbrojmistrza, czy kwatermistrza, czy jak tam zwał, kupimy sobie nowy pancerz. Mówiłem, że w końcu, kurde, uzbieram. Trzeba być tylko cierpliwym, słuchajcie. Nie można tak wszystko na kredyt, wszystko posprzedawać, wszystko na kredyt, wżyć. Jak wy byście chcieli w życiu funkcjonować? Trzeba zarobić najpierw. Dołączyłeś do nas? Okaż lojalność wobec mnie. Spoko, ale mógłbyś się ruszać ustami? Wyjdziesz. Konrad nie żyje. Konrad nie żyje. Sprawiłeś, że cierpiał? Chciałeś, żeby nie żył. I tak jest. To najważniejsze. Weź to. Ale zatrzymaj to dla siebie. Zrozumiano? 3000, no i kurde, to jest lodziomiodzie, powiem wam szczerze, bo 3000 akurat nam się przyda, nie będę tak do zera ogołocony. Pokaż, co masz. I teraz tak, cyk. Hełm Elexetora za 4700. Hełm rzeźnika, to nie... A wy mówiliście, że kupiłem w sumie nie te spodnie. A faktycznie, spodnie egzekutora. Ale to ja kupiłem lepsze jakieś spodnie, mam pancerz lepszy. W sensie, no, więcej tutaj mi pokazuje, że mam więcej. O dwa, tak? No. I teraz tak. Koszula złomiarza, pancerz kuriera, pancerz rzeźnika, pancerz egzekutora. Jest, słuchajcie. Pancerz egzekutora. 19 tysięcy. Aha, mam tą opcję handlarza na pierwszym poziomie, więc troszeczkę mi zszedł z ceny o 1000. Bardzo spoko, dlatego chyba sobie to bierzemy, tylko że musimy zainwestować 50 w budowę. A to może zanim kupię, to ja sprawdzę, czy mogę zainwestować 50 w budowę, co? Budowa... Mogę. Czyli właśnie po to, kurde, są mi potrzebne... Właśnie po to jest mi potrzebne trzymanie punktów atrybutów, żeby później w miarę szybko sobie móc dodać, kiedy potrzebuję. Pancerz egzekutora. Proszę bardzo, kupujemy. Czy ja chcę jeszcze jakiś hełm? Może na razie nie. Nie róbmy się do zera, bo później będziemy czegoś potrzebować i pieniążki nam będą potrzebne, a tutaj będzie dupa. Zobaczcie teraz na to.
Pancerz. I zobaczcie, jak ja go kupiłem, to nagle kosztuje 4000. No fuck you. Pancerz egzekutora. Syk. Do światełka. Oh yeah, baby. To ja rozumiem, kurde. Zaczynamy jakoś wyglądać, co? Dobra. My tu gadu-gadu, a trzeba by było sobie iść gdzieś odpocząć, a później lecieć wyłączać te wszystkie konwertery. Tego mam naprawdę sporo. Przy okazji spotkać się z Kalaksem. Aha, wspominaliście o tym, bym sprawdził broń, tą, którą znalazłem, ten taki pistolet, bo podobno jest on najlepszym pistoletem w grze. Także sprawdzimy sobie ten karabinek. Może sobie od razu go chyba, że go nie mogę używać jeszcze. A to była inna opcja. Słuchajcie, odkupiciel. No nie, nie, słuchajcie. Niby chcecie, żebym ja to sprawdził, ale zobaczcie, ja potrzebuję do odkupiciela 65 zręczności, co mogę, powiedzmy sobie, podszkolić, bo to jest tylko 10 punktów, ale w przypadku inteligencji, żeby tego używać, potrzebuję 65 punktów, czyli dodatkowych 35. Nawet tyle nie mam, bo przypominam, że od 30 poziomu każdy jeden punkt atrybutów kosztuje 2 punkty atrybutów, tak, pasą maślane, ale wiecie o co chodzi. Każdy plus jeden kosztuje 2, zobaczcie, widzicie? Tak samo inteligencja, nie, inteligencja, o teraz, widzicie, co 2 schodzi mi. Także, no, nie stać mnie na to po prostu. Bo sama inteligencja do 60, to ja mam 30, czyli za 15. A, wiecie co? Chwilkę poczekajcie, muszę wywalić papugę do łazienki. Co za perfidny ptaszor po prostu, no co za kurde menda jedna. Za każdym razem jak ja zacznę gadać, to ona zacznie skrzeczeć, no. Tak to nic. Nie, jak się poruszam po pokoju, coś tam sobie rozmawiam, ale nie, jak zacznę tylko przed kamerą cośkolwiek gadać, to piździet się będzie wydzierać. Także no, odkupiciel niestety nie jestem w stanie go używać, więc no nie, no słuchajcie, no nie mam punktu atrybutu, żeby to dodać. Tak samo pocałunek śmierci, ktoś wspominał. Zobaczcie, budowa 92. Może na koniec gry, ale nie teraz. Nie jestem w stanie tego wykupić wcale. Dobra, lecimy słuchajcie z konwerterami. Konwerter w towarze. Jesteśmy nawet stosunkowo blisko. No powiedzmy. Kurde, moglibyśmy sobie po tego tysiaka jeszcze pójść, bo ktoś wspominał, że za uwolnienie... Tęsknię za odrobiną akcji. O, a ten to co tu robi? Można... O, kuźwa mać! Co tu się stanęło? Dlaczego tu nagle nie jest bezpiecznie? Myślałem, że troszkę dalej pójdziemy. Okej. Co tu się stało? Coś tu się zmieniło. No kurde, dopiero co się człowiek uleczył, no. Ten biedak szuka guza. Dopiero co się człowiek uleczył, już go kurde biorą i atakują. No fucking w dupen. A jeszcze przy okazji w sumie mam tych. Bardzo dużo... Może z... A, może tak jak jest w tym. Jak w Gotiku. Że z każdym nowym aktem się jakby respią niektóre potwory. Tak też może być, słuchajcie. Dobra, go. Naprawdę. Okej, potrzebuję trochę... Okej. Okay. Dobra. Słuchajcie, może byśmy się tak wielce nie zatrzymywali. O, tu mamy jeszcze tego robala. Nie, nie zatrzymujemy się, słuchajcie. Jeżeli miałbym się zatrzymywać na każdym robalu, który gdzieś tam się w pobliżu pojawił, to nie. To nie. Ale powiem wam szczerze, dostałem od tego łupieżcy po dupie. Gdzieś tam parę razy mnie hapsnął. I powiem wam szczerze, czy ten pancerz jest faktycznie jakoś wart swojej ceny? W sensie... Nie odczułem jakiegoś o wiele, wiele mniejszego pocisku z jego strony. A ty kim jesteś tak, by the way? Wy jesteście chyba tymi wędrownymi... A, wędrowny kupiec. Ale weźmy sobie go... Witaj!
Polecam się. Weźmy sobie co go z tego względu, że będę miał go oznaczonego wtedy na mapie. Tak, dobra. Tak, jest teraz oznaczony na mapie, więc bardzo fajnie. Jakbym potrzebował czegoś szukał, to będzie. Oho, dobra. Ten też ma zamiar mnie tutaj dojeżdżać, ale spokojnie. Uciekniemy mu. Ten, teren, ten, John Cena. O, świetnie. Mogłem się tego spodziewać, nie? Ja mówię, a co to tak na ziemi jakieś takie zakrwawione? To proszę bardzo, już wiem. A tu jest aktywny. Tak w pełni aktywny. O Jezus Maria! Zaraz, to gdzie jest wejście? O, shit! Chciałbym raczej jak najmniejszą... A czy my tutaj czasem nie mieliśmy jakiegoś... Ej, czy my tutaj mieliśmy czasem jakiegoś teleportera? Pewnie tu mieliśmy teleporter chyba. Prześladowca Tigrysi. Lol. Faktycznie, ale mi prześladuje. Ups, ale bym spadł, ja pierdzielę. Dobra, spoko, I got this. Cyk. Gdzieś tutaj na pewno powinien być teleporter. Na bank w pobliżu wszystkich... Między nami Kurde, kocha mnie. Dobra, nie chciałem do ciebie zagadać, przepraszam. Prawdopodobnie przy wszystkich konwerterach jest gdzieś jakiś teleport, więc prawdopodobnie albo w tamtych zabudowaniach, albo gdzieś tutaj w pobliżu. Ale nie chce mi się szukać jakoś wielce. Zniszczę cię! To pozostałość po krwawym Baxterze. Albo w jednym. Okej. Okay. Mamy to. Mamy. O, proszę. Dojrzałem cię, kochany teleporterku. Ono tu. Pyk. Konwerter w towarze. No bak, każdy konwerter ma swój ten teleport. To jest jednak dosyć kluczowe miejsce. Dobra, pyk. O, ty kolejny. Ała! Będziemy walczyć. O ty gnoju ty. What the fuck? No bez jaj, ty. Hopie. Co on ma taki power? Hej. No chyba sobie kpisz. No chyba sobie kuźwa kpisz. O ty kurde pało. Co jemu się stało, że on był jest taki twardy? Znaczy w sensie, że tak mocno bije? Bez jaj. Ty. Kolego. No Jezu, i to przystosowanie się tego... Och, jest wreszcie, widzę na 100%. To przystosowanie się tego wzroku. Coś tak mocno zdupił. Powinno to być wyłączone tak samo jak możliwość wyłączenia, nie wiem, rozmycia w ruchu. O, taki cwany. O, patrzcie, cwaniura. No taka cwaniura jesteś? Jak wiem, gdzie jesteś, to teraz się kurde wafluj. Pędzlu. Co za goście? Mnie? Doktora nauk? Nie. Pozdro dla kumatych. Dobra, no to co? Lecimy na górę w takim razie. Ale oni są strasznie twardzi! W sensie mocno biją. Pytanie, czy ktoś jeszcze mocniej bije od nich? Czy tutaj są skalowani ci albowie do konkretnego... obszaru? Ciekawe. Czy alp to alp? Mhm.
Siema. Jest tu kto? Janina? Oho. Dron. Już jestem. Piłem. Są jeszcze drony. Dobra. Jest już jakiś cwaniaczek? Ktoś tam się, kurde... Ej, ty, no, słuchaj... Czekaj, Zoza, ja... nie w tym momencie! Zażyłaś lekarstwo? Tak, i chciałam ci tylko powiedzieć... Że czujesz się lepiej, bo zadziałało. No i że jesteś mi doskonale wdzięczna. Chyba nie. Jesteś z siebie dumny? Owszem. Przestaniesz się szczerzyć i powiesz mi, co dalej? Zbierz wolnych ludzi, pokonaj Albów i wyzwól Magalana. Mam to zrobić z tobą? Gotowy? Zaczynajmy. No, kurde, Zouza. Wiedziałem, że się uda. Świetnie. Świetnie, świetnie, świetnie. A ci są chyba na górze, tak samo jak poprzednio. Ci są chyba na górze, tak samo jak poprzednio. Super, świetnie, że się udało uwolnić tą... Uwolnić od choroby Zouzę. Jak najbardziej. Jestem rad i content. Będzie trzeba podejść, powiedzieć, że tak naprawdę udało się i to jego lekarstwo zadziałało. Tam do tych berserków. To po pierwsze. No a po drugie, jak widzicie, nie straciła woli walki. To jest bardzo fajne. Nie możemy hakować. Security code nic nam tutaj nie da. Chyba nie możemy hakować, przynajmniej nie zwróciłem na to uwagi. Tylko, że w takim momencie do nas zagadała, że po prostu no lepszego nie mogła znaleźć, nie? Momentu na zagadanie. Okej. Nie wiem czasami wykminić, w którym miejscu mam walnąć, żeby... Dobra robota, dupku. Ale nie dupku. Możesz mi mówić misiu, słońce, nie wiem. No jakoś tak, wiesz, no. Jakbyśmy byli parą. Okej, wyłączamy konwerter. Mamy jeden out. 2000 punktów doświadczenia, co w tym momencie nie robi jakiegoś wielkiego szału. Tak się przynajmniej wydaje. No po prostu wziął i przestał pracować. Raczej to powinno chyba właśnie już nie być zasysane, prawda? Tak mi się przynajmniej wydaje. Czy my coś tu jeszcze znajdziemy? O, Elex, który nam jest bardzo, bardzo potrzebny. No akurat w czystej formie znaleźliśmy, dobrze. I lecimy na samą górę, na sam szczyt konwertera. Czasami tu jest jakiś brzydal na zakręcie, więc warto uważać. Ale tym razem nikogo nie ma, dobrze. Bo tutaj jak widzicie, tych mutantów robią dosyć sporo. Na potęgę. Chyba, że na górze gdzieś będzie. Tu nie ma nic. Tu nie ma nic. Dobra, no to w takim razie lecimy na górę. Standardowo, sposobem. Okej. Fala mocy, albo pchnięcie mocy zazwyczaj w tym jest. No i na dół. Co nam się tutaj objawi? Pyk. Rakiety plazmowe, napój eleksowy, eleks. I to wszystko w czystej formie. Tak samo tutaj mały napój eleksowy. I eleksy w czystej formie. Świetnie. Nie było jakiegoś takiego wielkiego wow, ale zawsze na propsie. No i teraz lecimy z kolejnym. Konwerter w Ignadonie. Konwerter w Ignadonie jest tutaj. To by trzeba było iść z jakiegoś fajnego miejsca. Na przykład tego. Cyk. To jest jakaś posiadłość, to bardzo możliwe, że będę mógł się przespać, bo mam jakieś tam małe braki w życiu. Tak, to jesteś ty. Dobra. Zapisujemy? Nie, co jest? Nie tutaj zapisujemy, tu zapisujemy. I lecimy, słuchajcie, do kolejnego konwertera. Nie mam zielonego pojęcia, czy ja przy tym konwerterze już byłem, czy nie. Tutaj miała być ta cała armia mutantów.
Ale jak widać została zabrana. Razem z Zordonem. Oczywiście nie przejmujemy się. Nie przejmujemy się nimi. Oczywiście, że się nimi nie przejmujemy. Nie idziemy drogą. No to będzie trochę długie. Idziemy jakimiś takimi... What the hell? Tej! Co to ma znaczyć? A, ja tu byłem! Przecież my z Zozum to chyba cyklopy wykańczaliśmy. No lajtowo. To tutaj raczej nie powinno nikogo być. Chociaż nie, to jest chyba już kolejny rozdział. To prawdopodobnie jakieś to jest zrespione. Dobra, widzimy na horyzoncie już kolejny konwerter. Co mi się wydaje, że to nie będzie takie proste do niego dotrzeć. Oho, tam jest jakiś jeszcze tryton, czy jakiś inny taki wielki bydlak. Czy my chcemy lecieć wodą? Powiem wam, że ta śnieżyca wcale mi nie pomaga tym cokolwiek dojrzeć. Oho. Przed nami. Robot bojowy. Pozwolę sobie go obić. Okej, dziękuję. Pytanie, czy będzie ich więcej. Kurde, ile tam tych szczurów jest po lewej. Dobra, do wody. Mam nadzieję, że nie zamarznę. Te szczury to w ogóle jakoś, nie wiem... taką zorganizowaną grupą. Co za śmierdząca dziura. Latają. Nic dziwnego, że klerycy są szaleni. Ten sztynk z każdego przyprawiłby o kuku na muniu. Ale ostre słowa, kuku na muniu. Takiego czegoś jeszcze nie słyszałem, kochana. Tylko którędy zacz wejść tutaj. Trzeba znaleźć jakieś porządne, cywilizowane wejście. To wszystko jest na takim podniesieniu. I pewnie gdzieś w pobliżu jest... I pewnie gdzieś w pobliżu jest jakiś teleport. Da radę tutaj gdzieś wejść. Oczywiście chcemy jak najbardziej unikać wszelkich konfrontacji. To oczywiście, jak widać, się nie udaje. Naprawdę? Nie ma tutaj żadnego obniżonego wejścia? Dobra, to co? Idźmy tędy? Okej. Pożałujesz tego. Okej. To jest spoko w takim razie. Tu już jesteśmy spokojnie w domu. Możemy przeskoczyć przez mur. Możemy sobie spokojnie przeskoczyć przez mur, ale nie wiemy, co tam spotkamy, więc wolę sobie zapisać i lecieć dalej. Czy on będzie totalnie chroniony? Czy raczej opuszczony? Czy ja widzę po prawej jakiś skrawek teleportu? Nie. Okej, trzeba byłoby się rozejrzeć, tutaj faktycznie teleportu nie ma gdzieś. Aha, w tą stronę troszeczkę mnie przeziębi, więc nie idę w tę stronę. Prawdopodobnie gdzieś przy wejściu powinien być. Pytanie, na ile to jest chronione? Zobaczcie, nie ma tu ani żadnych albów. Ani nic takiego. Przed wejściem. Jest. A, proszę bardzo. No, teraz robi się ciekawie. I do tego będzie nam, będą nam potrzebne te kody. Prawdopodobnie, które podał nam... Arks. Cyk. On miał Arks? Już o nim zapomniałem. Ktoś wspomniał, że on z nim pogadał, że on z nim zaczął chodzić, ale myślę, że nie musi to być akurat jakoś wielce konieczne. Sami wiecie, że jakoś większą sympatią pałam do Zozy niż do nich samych. Nikt tak bardzo nie był zdeterminowany, by walczyć. Stawiasz się, pożałujesz. No, świetnie, naprawdę.
O, come on! Niewidzialna ta. Niewidzialna bariera. Kocham je. Kocham niewidzialne barierki. Uuu, ale powiem wam szczerze, to mnie uleczyło, także... No... Nie powiem. Prawie się dałem nabrać, że dużo mnie uleczył ten napój. Ej, ten trochę więcej. Dobra, wypijmy jeszcze jednego. To się daje nabrać, kurde, na to. Mogłem sobie... A, niektórzy mówicie, że... A, możesz sobie zmienić ogień. Jak... A czemu tego nie zebrałem do końca? Możesz sobie zmienić ogień, w sensie, że tryb ognia. Niby tak, ale powiem szczerze. Nie jestem na tyle ogarnięty, którym przyciskiem. W sensie, zawsze zapominam, który to przycisk. Dzień dobry. Pozbierajmy sobie to, co możemy. Nie wiem tylko dlaczego w jakiś sposób mnie widzą wszyscy dookoła. W całym praktycznie konwerterze. Zobaczcie, już mam zaznaczone czerwone kropki, że ktoś mnie tutaj widzi. W tych konwerterach jest bardzo... Znaczy jest mnóstwo eleksów w czystej formie. Oho, alpski żołnierz jest, widzę. O! Patrzcie, jaki Free Fire tak zwany. Jaki Free Fire z niego. Jeszcze ktoś? Nie, dobra. Czyli bierzemy tego, bierzemy elektrozłom, to zawsze się przyda. Tylko zastanawiam się, dlaczego w tych konwerterach nie jestem w stanie się włamać, zhakować tych drzwi, które prowadzą właśnie do tego zamkniętego miejsca. Tak gdzieś tam wygięło. Cyk. Zobaczmy, czy jestem się tutaj w stanie zhakować. Pyk, zamknięte. Nie, niestety nie. A nie, mam opcję hakowej, kurde. Jestem czasami ślepy na te przyciski. Dlaczego ja się tam poprzednim nie skakowałem? Nieważne, nie pytajcie nawet. Mniejsze, coś jest większe, czyli tak. Jest mniejsze i jest większe, czyli pasowałoby, że jest 5, 6, 4 i na przykład, nie wiem, 7. Spróbujmy. Mamy 3 cyfry, ok. Tylko, że na innych miejscach. No to możemy zrobić tak, 4, 5... Nie, nie, nie. 4, 7. Ajajaj. 4, 7, 5, 8. 4, 7 dobrze. 5 na ostatnim miejscu. Czyli tak, 4. Aha, no to jest ten. Czyli 5 nie, to nie, czyli może być. Ale czekajcie, jak 5 nie jest na tym miejscu, to tu musi być 1, a tu musi być 5, albo 0. Wchodzę w to. Dobra, wchodzę w to, nice. Nie wiem, jakoś mi umyka strasznie to, że tam jest ten przycisk hakuj taki malutki. Naprawdę. Save zamknięty, a nie podczas ataku. O nie, to powtórka z rozrywki, nie? Że widzicie, że jesteśmy niby atakowani. No nie na tym piętrze, co prawda, ale jesteśmy niby atakowani i nie mogę do sejfu zajrzeć. Nie wiem w ogóle, czy bym był w stanie go otworzyć. By the way. Dobry. Inspekcja. Inspekcja. Dobra. I zapamięci, zjadę do tego sejfu, zobaczymy co w nim jest, z racji tego, że potrzebuję teraz troszeczkę pieniążka. To teleportowanie się postaci. Zacznijmy, potrzebuję troszkę pieniążka. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie w ogóle jakkolwiek. Zhakujmy to też. Pozostały czas. O kurde. Nie, 6 jest dobrze. Czyli co? 6, 6, 7, 1. Nie, 6, 6 jest dobrze. Znaczy 6 jest ogólnie dobrze. 4, 4.
8, 6. Wchodzę w to. Wow! Dobra, eliksir i wyrzutnia rakiet. Haha, bierzemy wszystko. Nareszcie miejsce, w którym możemy się zabawić. Ej, ale mamy robotę do wykonania bez przesady, maleńka. Nie teraz. Ale cieszę się, że wyrażasz taką chęć. Jak najbardziej. Jak najbardziej, kochanienka. Jak tylko będziemy po robocie, chociaż... Co mi tam? Jakbym mógł... To wiadomo. Wyłączmy konwerter. Standardowo filmik, który pokazuje nam to wszystko z daleka. Możemy sobie pominąć, myślę. Nie ma problemu. Wygląda on jak każdy inny. Suche mięso. Troszeczkę jeszcze dodatkowych rzeczy. Nie ukrywajmy, i tak tego nigdy nie sprzedam. No i co? No i go na sam szczyt. Tam będą najciekawsze fanty. Jest tu kto? No zakręcie, że sami kurde ten mutant stał. A te mutanty, no, potrafią zajść za skórę. Pyk. Dzień dobry. Pa, bym spadł kurde jeszcze. To nie byłoby miłe. Chyba papieros był, ale dobra, to już po takie rzeczy jak papieros to się schylać nie będę, nie? Co tu mamy? Rakiety wybuchowe, wybuchowe granaty, pilot do drona, paliwo i napój eleksowy, i to w dużej ilości, powiem wam szczerze, w dużej ilości. Główne misje, słuchajcie, cierpliwość niestety nie jestem w stanie, spotkanie rodzinne, to później. Okej. Okay. Konwerter w zachodnim Ksakorze. I konwerter we wschodnim Ksakorze. No i to może być problem, powiem wam szczerze. To może być problem. Jeden i drugi. Dlaczego? Dlatego, że to jest jednak Ksakor, jakby nie patrzeć, prawda? To jest jednak Ksakor. My idziemy gdzieś w tamtym kierunku, prawda? A my tu jesteśmy w głębi Ksakoru, tak? Mhm. Po drugiej stronie Alp. Albo robot. Ciężko powiedzieć. Robot bojowy. O, wiedziałem. Wiedziałem, że za nisko. No, halo! Poproszę o... Właśnie. Nie. Dziękuję bardzo. Troszkę trwa to przełączanie pomiędzy broni. Okej. Okay. Jakiś pierścień tutaj jest. Halo, halo. Pierścień ochrony. Trzeba go sobie sprawdzić. I oczywiście komórki plazmowe. Pierścień ochrony. Czekajcie, sprawdźmy to. No. Jemuś. Wow. Siła parowania, odporność na ogień, odporność na... Ej, to jest ciekawe tak okazjonalnie sobie zakładać, jak potrzebujemy faktycznie jakiejś odporności konkretnej. Oho, o nie, naprawdę. Panowie, robiliście. Za każdym razem. Every fucking single time. Jak mnie, to jest największy problem, nie? Jak mnie raszują. Tego trzeba z daleka, może prewencyjnie strzelać. Najpierw strzelaj, a później nie daj sobie podejść. Leżeć się. No leżeć! No kurde, co za ciebie. I oczywiście ten jego dash. Kilometrowy, nie? Już szykował się do skoku. Już witał się z gąską. Zobaczmy. Mapę. Wow, jeszcze daleko! I to kawał drogi. Czekajcie, zapiszmy sobie tak i spróbujmy tam zraszować. Oczywiście albowie... No nie będą prawdopodobnie zatrzymywać mnie, tylko będą, kurde, strzelać. Tak samo jak ja do nich.
Dobra, Zauza, zajmij się tam nim. No, przynajmniej na chwilę. Jak ja tu sobie zrobię? Hop! Skoczyli mi za umocnienia. Jak widać, nie ma nikt nic przeciwko. Beskitu tu nie ma nikt nic przeciwko. Tu nikogo nie ma. Jakoś pusto, tak. Jesteśmy w Ksakorze. Lol. Dziwne to jest. Dobra, poszukajmy kłopotu. Jesteśmy w Ksakorze. W sumie powinniśmy... Mocno spierdzić. Proszę bardzo. Nikt nas nie wita. To dziwne. Mam wrażenie, że ten konwerter jest... jebitny. Przepraszam za wyrażenie, ale taki właśnie chyba jest. Jest bardzo, bardzo duży w stosunku do tego, które mieliśmy dotychczas. Mhm. Czy tu jest wejście? Czy tu jest wejście? Czy muszę to oblatywać dookoła? No niestety. Te drzwi nie są tym, czym chciałbym, żeby były. Czyli nie są wejściem. Okej, okay, YOLO. What? Jakim cudem nas nie zauważył? Oooosz ty w życiu. To może być bardziej problematyczne niż myślałem. Ten biedak szuka guza! Ale powiedzmy, że jako tako się udało wybić tą pierwszą część robotów. Tam jeszcze jest kolos bojowy. Blaster. Nabój do strzelby. Tylko gdzie tu jest wejście? Mnie najbardziej zastanawia. I tu jest... O! Przy okazji widzę teleport, którego mam nadzieję, że bez problemu się jakiegoś większego dostanę. Tutaj stoi typek, więc prawdopodobnie on pilnuje wejścia. Jezu, to on jest jakiś inaczej nazwany. Może być twardy. Dobra. Mamy kogoś jeszcze tutaj w zanadrzu. O, dron! Auć. Już jestem. Dobra. Oko. I nie taki diabeł straszny, jak go malują. Jak to się mówi, prawda? My przy okazji... Nie, nikt nie szuka guza, my tylko szukamy o tego właśnie teleportera. Świetnie. To sobie weźmiemy. No i prawdopodobnie tutaj będzie niezłe łombo combo. Na bang, bo to nie jest opuszczone. O nie, oni to bardzo mocno pilnują. Tego konwertera. Między nami. Jejku, nie chciałem cię zagadać, przepraszam. Chciałem to wiedzieć. Ktoś na zakręcie? Nie ma, dobra. Kandek przedmiotów. Lecimy na górę. Może wiecie, że na górę lecąc, możemy od razu się natknąć na jakiegoś alba. Nie. A to ciekawe. Znowu ciemno jak w dupiu. Nic nie widać. Chyba ktoś stał. Nie? A myślę, że it was a trap. Cicho jakoś, nie? Za cicho. Za cicho. Albo nie wystawili straży, bo tak dobrze mają umocnione. Jednak wystawili. Idę.
myślałem, że nie wystawili straży ewentualnie, bo wiecie, bo na przykład właśnie mają bardzo dobrze chronione z zewnątrz, ale tak czy siak, no mało tej kompanii tutaj w środku. Nie, skakujmy to. Tego nie nadaje. O, to jest za trudne, tak? Dla mnie. Za wysoki poziom pakowania. Znaczy muszę miał mieć większy poziom. No trudno. Lecimy w takim razie do góry. Ej. Tutaj też nikogo nie ma? Tęsknię za odrobiną akcji. O, ja ci mogę, kurde. Tylko skończymy z konwerterami, to możemy, wiesz, iść na akcję razem. Wiesz, jak jest, Zouza. Dobra, wyłączamy konwerter. 3,5 tysiąca z kolei tutaj dostałem. Ten jest faktycznie większy, potężniejszy i trudniejszy do zdobycia. Podobno. O, na samym szczycie, z tego co widzę, tutaj już czeka na nas jakiś przyjemniaczek. Dobrze wiedzieć. Wyłączony konwerter. Spoczko. Weźmy jeszcze sobie tą plakat gończy. Za więźniem jakimś. Oczywiście standardowo my się wycofujemy. A ty, kochana, wiesz o tym. Kochana, nie wiem, czy wiesz, ale ktoś właśnie przed chwilą za tobą strzelał do mnie. Ale okej. Rozumiem, możesz nie widzieć. Tak też bywa. Ciekawe, czy to był ten, który przylazł z góry, którego widzieliśmy na filmiku. Ale chyba tak. O, jak ładnie tutaj leżą rzeczy. Pilot do drona. I zobaczcie, tam jest ten cały zamek? Kurde, jak my jesteśmy blisko, mógłbym tam wbić i im zrobić, kurde, tam wyjaśnianie tak zwane. Oho. Mógłbym zrobić wyjaśnianie. Ej! Zobaczcie, ile ten konwerter ma odnóg. Ale wszystkie prowadzą tutaj. Czyli do pocisków, silny eliksir, uzdrawiający eleksy w czystej formie. Piękna sprawa. Cyk, cyk, cyk i cyk. No a tutaj w tych odnogach prawdopodobnie nic więcej byśmy nie znaleźli. Ewentualnie dodatkowe drony. O, tu nic nie ma z tego co widzę. Jeszcze zobaczmy tam. Ale nie sądzę, by tutaj coś, cokolwiek było. Aha, takie same podesty. Więc nic takiego. Dobra, to co, wracamy do matecznika. Tak o, bo już dzisiaj kolejnego, ostatniego tak naprawdę konwertera nie zrobimy. Fajnie, bo udało nam się też znaleźć teleporty przy każdej z tych miejscówek, którą odwiedziliśmy. Więc to jest jak najbardziej na propsie, będziemy mogli szybciej poruszać się po mapie. Przy okazji wpadam do matecznika zobaczyć, czy ktoś na przykład nie ma dla mnie jakichś informacji. Ale chyba nie. Więc następna rzecz, którą się zajmiemy, to oczywiście wojna z maszynami, czyli konwerter w zachodnim Ksakorze, czyli tu. I go chyba widzieliśmy tak naprawdę. Więc słuchajcie, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. No i do zobaczenia jutro. Pa, pa!